Jesteśmy na pasiece Biroja. Będziemy dzisiaj odbierać miód rzepakowy i robić odkłady w naszych nowych ulach. Zapraszam do oglądania. Ruszam. Idziemy do Popiela na miodobranie dzisiaj. Od razu robimy odkłady i od razu przywozimy ule produkcyjne na akację, która już, że tak powiem, zaczęła dawać lać. Trochę zabranie z rzepaku. Trochę za późno, ale już inaczej nie dało rady, bo rzepak był późno i się nałożyło to wszystko. Nie miało, żeby miód odebrać dojrzały, trzeba troszkę zawsze poczekać po rzepaku, żeby on był dojrzały, zamknięty. Przerwa na lody. A jeszcze by się oddał, nie? Teraz pędza na przemiankę, już jest ciepło, także można na przemiankę robić, dzielić gniazdo i nie ma problemu. Słońca nie ma. To dobre słońce. A też tam ciężko. To, ale nie widzę. I tu zobacz, to tak ładnie pokaż. Mam tu kłaść. No nie pod... Nie. Widać. Dobra. To doniósł te 40 metrów czy 50. Ciężko będzie. Pierwsza ramka.
show me the moment, the fragment. A ty, kurwa, robić. Druga ramka. Trzecia ramka. Czwarta ramka. Pełna miodu. Piąta ramka. Odsklepiam takim nożem na gorąco. Jeszcze nie mam wprawy, ale powoli. W miarę to idzie sprawnie z takim nożem. Trzeba po prostu dojść do wprawy. Szósta ramka. Siódma ramka. Ósma ramka, dziewiąta, dziesiąta i jedenasta. Są tu cztery sita. Pierwsze, z drugie mniejsze, trzecie i czwarte. Tak pięknie leci nasz miodek. Proszę zobaczyć, 100% naturalny. Już bardziej się nie da. Co tutaj zrobiliśmy? Tam na przyczepce są ule, druga tura wywieziona. 10 jedne, drugie 10 były na rzepaku. Pokaż rzepak. Rzepaczek był tu. Tak, już jest teraz wiadomo po nim. Odkłady robimy w ten sposób w tym roku, że główny pożytek, z głównego pożytku wywozimy produkcyjne teraz na akację, a na to miejsce zostają odkłady, będą miały święty spokój od tych mocniejszych, które by je rabowały. Bo jak wiadomo, się zabrało pożytek, to zabrało się miód, to od razu by poszły na nie. No i co? No, pierwszy dzień, 5 godzin. Pszczoła lotna zlatuje się, wzmacnia odkład. A te idą sobie po prostu już na akację. Co tam dalej? To już chyba wszystko. A, miodnie są po to, żeby później je podkarmiać. Warszawskie poszerzane, jednościenne z deski. Tak to wygląda. A my odjeżdżamy.
pozdrawiam wszystkich i życzę tak samo udanych miodobrań jak ona.